istnieje taki projekt jak Działaj Lokalnie, dzięki któremu możemy rozwijać zainteresowania szachowe dzieci i młodzieży. Szachy łączą sobie takie elementy matematyki, sztuki i sportu. Są taką dyscypliną, która rozwija te procesy decyzyjne u dziecka, rozwija myślenie, umiejętność podejmowania decyzji. Jest to bardzo, bardzo wiadomo, pochodzę z, już wymyślono tę grę w VII wieku w Indiach i szachy uczą tutaj dzieci, tak jak powiedziałem, podejmowania decyzji, takiej rywalizacji sportowej. Jeśli chodzi o rywalizację, to jest to bardzo specyficzna dyscyplina, w której to mogą rywalizować zawodnicy w różnym stopniu zaangażowania, ale też w różnym stopniu, o różnym wieku kalendarzowym. Prawda? Nie ma problemu, że rywalizują młodzi ze starszymi, nie ma tutaj jakiejś tam niebezpieczeństwa, urazu, jakiegoś fizycznego, wiadomo, jest to gra intelektualna. I szczególnie te dzieci w takim młodszym wieku szkolnym bardzo, bardzo, to jest z moich obserwacji, bardzo fajnie uczestniczą w tej grze. I jest to dla nich naprawdę duża doza emocji, takiego pole do sprawdzenia się, do rywalizacji sportowej, szachowej. Naprawdę jestem tutaj zadowolony z postępów graczy. I naprawdę miło było patrzeć, jak dzisiaj rywalizowali w tym turnieju, który był taką klamrą, który scalał te wszystkie nasze zajęcia wakacyjne.